Szanowni Państwo, kolejny wykład, kolejna prezentacja będzie poświęcona tematyce, która mnie osobiście również bardzo interesuje. Dotyczy badań wszechświata, a właściwie tego, w jaki sposób społeczeństwo można zaangażować do tego, aby otrzymywać lepsze, bardziej dokładne, bardziej kompetentne wyniki badań. Myślę, że przynajmniej kilka osób z tego grona, które w tej chwili nas oglądają i tutaj w Centrum Kongresowym w Katowicach, także przez sieć, zainteresuje się programem Gaia Vari. Zapraszam na scenę profesora Laurenta Eje, Jana Pomiernego, Krzysztofa Nienartowicza, dr Milenę Ratajczak oraz profesora doktora habilitowanego Lecha Mankiewicza. Zapraszam i poproszę o brawa. A tematem tego spotkania będzie program Gaia Vari, który będzie inaugurowany. Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. This talk will be in English. I'm very thankful for Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie. Będę mówił o Gaia Space Mission, Europejskiej Agencji Kosmicznej. Reprezentuję obserwatorium w Genewie, w Szwajcarii. Kiedy patrzymy na niebo, to jest jedno z takich zdjęć. Widzimy, że wszechświat jest bardzo zróżnicowany. Mamy czerwone, niebieskie, żółte punkciki, galaktyki, pojedyncze źródła, galaktyki spiralne, eliptyczne. Jest pewien problem z tym zdjęciem, ponieważ jeśli kierujemy nas obiekt na dane miejsce w kosmosie, nie wiemy, czy jest to jasny obiekt, który się znajduje bardzo daleko, czy raczej nieco ciemniejszy, ale bliżej. Więc ten problem mieliśmy już przez wiele, wiele lat. Możecie sobie Państwo nie zdawać sprawy, ale żyjemy w fascynującym czasie dla astronomii. Mamy ogromne teleskopy, które mają soczewki o średnicy 39 metrów. Taki teleskop zostanie niedługo uruchomiony. Mamy 8-metrowe teleskopy. Będzie on uruchomiony w 2024. Mamy oczywiście teleskop Jamesa Webba, o którym wykład już Państwo wysłuchaliście dzisiaj. Umożliwia on nam pozyskanie niesamowitych obrazów. On jest tak piękny jak obraz jakiegoś artysty. Mamy również misję Gaia. Jest to kolejny projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej, jeden z najważniejszych projektów, rozpoczęty w 2013 roku, trwa już od 8 lat. Widzicie Państwo, dla porównania ludzi otaczających ten przyrząd, ma on około 8 metrów średnicy. Gaia to niesamowity sukces. Przedstawię tylko kilka liczb. Ma on na celu odkrycie formowania się naszej galaktyki, odkryć egzoplanety i czarne dziury, a także formowanie się kryształów wewnątrz gwiazd nazywanych białymi karłami. Pierwsze hipotezy dotyczące istnienia tego pojawi się 40 lat temu.
Dane z Gai są używane wszędzie, pobija wszelkie rekordy cytowalności. Tomasz Zurbrücken powiedział, że teleskop Hubble'a został już z dawna zdystansowany przez dane napływające z Gai. Gaia nie tylko robi zdjęcia, ale także mierzy różne rzeczy, dokonuje pomiarów. Jest to najbardziej ambitny projekt. Potrafi wykonać setki tysięcy operacji w zakresie fal widzialnych, światła widzialnego. Również jest w stanie obserwować asteroidy, gwiazdy, galaktyki, kwazary. Dokonuje tych pomiarów w okresach dziesięcioletnich i sporządza mapę trójwymiarową, również ruchów tych wszystkich ciał śleje niebieskich. To tak jakby dokonywać wszystkich pomiarów ludzi żyjących na całej Ziemi. Wzrost, ciężar, skład krwi i tak dalej przez bardzo wiele lat. Możemy więc śledzić rozwój poszczególnych ludzi. I to samo Gaia robi w odniesieniu do ciał niebieskich. Mamy tutaj do czynienia z pewnym kontynuacją w czasie pomiarów wykonywanych regularnie. Widzimy tutaj na przykład pomiar wykonywany kilkakrotnie na przestrzeni kilku lat. Jeśli chodzi o długość życia ludzkiego, no to normalnie takich rzeczy nie potrafimy zauważyć. Natomiast największym wyzwaniem tutaj jest ilość danych, z którymi mamy do czynienia. Mówimy o 1000 terabajtach danych. Około 450 naukowców z całej Unii Europejskiej zajmuje się obrabianiem takiej ilości danych. Tutaj na przykład mamy naszą galaktykę Drogę Mleczną. Widzicie Państwo pozycję Słońca w jednej ze spiral, z ramion spiralnych. Mamy tutaj wyraźny taki dysk galaktyczny i różne składowe naszej galaktyki. Mamy ciężkie gwiazdy, nowe, rodzące się właśnie gwiazdy. To wszystko znajdujemy wewnątrz naszej galaktyki. Mamy również taką poświatę galaktyczną. Mamy tutaj różnicę pomiędzy właśnie starymi i dopiero rodzącymi się gwiazdami. Oto obraz Drogi Mlecznej. Nie widzimy jej jako galaktyki w całości, ponieważ znajdujemy się wewnątrz tego obiektu. Tak jak bylibyśmy w lesie i próbowali zrobić zdjęcie całego lasu, dowiedzieć się czegoś na temat jego struktury. Mamy tutaj króciutki film, który nam pokaże mniej więcej, jak to wygląda. No jest to oczywiście wizja artystyczna. Każda z tych gwiazd jest, no, rzeczywiście faktycznie istniejącą gwiazdą. Jest to taka odwzorowanie w kosmosie kartograficznej mapy Europy, ale widzianej właśnie w gwiazdach. Jeśli chodzi o podróże kosmiczne, cóż, mamy filmy science fiction. Ci, którzy te filmy robią, właściwie powinni wykorzystywać dane, które napływają z Gai. Z tymi danymi mogliby
do tego podejść bardziej naukowo. Gaja właściwie przyczynia się do rozwoju podróży międzyplanetarnych. Dzięki Gai otrzymujemy dane na temat bardzo dokładnego położenia planet i gwiazd, które możemy wykorzystać przy planowaniu podróży kosmicznej. To nie tylko, to jest rzeczywistość, z którą mamy do czynienia. Tutaj macie Państwo mapę, którą możemy modelować w różny sposób. Możemy oddzielić gwiazdy najjaśniejsze od tych najmniej emitujących światła. Te różnice w kolorze też oddają nam różnice w jasności, ale także w wieku i w składzie, temperaturze. To jest fundamentalny diagram dla gwiezdnej astronomii. To jest diagram Hertzsprunga-Russella. Bardzo niebieskie, masywne stary. Na końcu drugim czerwone, bardzo zimniejsze gwiazdy. I tutaj uwidoczniony jest również inny region. Gwiazdy, które się rodzą, przesuwają się wzdłuż tego cyklu życia gwiazdy. Gaja notuje, mierzy te same obiekty w odstępie czasowym, więc jest w stanie zauważyć zmienność poszczególnych gwiazd w czasie. Na przykład możemy zarejestrować zmienności w jasności gwiazdy, zmienności w kolorze, jej prędkości obrotowej. Możemy zaobserwować to, w jaki sposób stają się większe i mniejsze. Fascynujące jest to, że na skali życia ludzkiego są to bardzo szybkie zmiany. Mamy również układy podwójne, jeśli mamy szczęście, że takie zostaną zaobserwowane, kiedy jedna gwiazda krąży wokół drugiej. Mamy wtedy zaćmienia, przejścia jednej z gwiazd na tle drugiej. Wtedy jedna z nich staje się nieco ciemniejsza. Tutaj na diagramie kolorowym można oddzielić jedną od drugiej. Możemy to zaobserwować dla każdej z gwiazd. I oto, co udało nam się stworzyć przez kilka ostatnich lat. Widzicie Państwo, nie wszystkie gwiazdy są stabilne. Te pomiary się zmieniają w czasie. Widzicie Państwo, jak te gwiazdy i różne ich właściwości się zmieniają w czasie. Otrzymujemy dzięki temu opis ruchu w tym diagramie i zmian, jakie się dokonują w czasie dla tych gwiazd. Jest to statyczna wersja tego diagramu. Widzimy, że kiedy gwiazda pulsuje, z jednej strony jest niebieski kolor, z drugiej czerwony. Wtedy, kiedy obiekt staje się jaśniejszy, wtedy zmierza w kierunku koloru niebieskiego. W tym diagramie przesuwamy się w górę i w dół. Jeżeli mówimy o ruchu w lewo i w prawo, chodzi mi tutaj o zjawisko nieopisane jeszcze. Patrząc na ten diagram, można się domyślać tego, co jest źródłem takiej zmienności poszczególnych gwiazd.
Jest to międzynarodowy, globalny wysiłek, współpraca ponad 70 ludzi. W 2022 skatalogowaliśmy około 10,5 miliona danych obiektów w naszej drodze mlecznej. Używamy w tym celu sztucznej inteligencji, systemów eksperckich, ale także uczenia maszynowego. Ostatecznym celem projektu Gaia jest zaproszenie obywateli, członków wspólnoty do uczestniczenia w tym projekcie. Nic nie jest w stanie zastąpić ludzkiego oka i mózgu, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcie analizy takich danych. W tą współpracę włączona jest Europejska Agencja Kosmiczna, jest spółka SETNAI, utworzona w Uniwersytecie Genewskim Science Now, i mamy nadzieję, że wielu, wielu innych ludzi dołączy się do tego projektu. Przykład, który teraz pokazujemy. Na górze przyglądamy się krzywej świetlnej, uzależniającej wielkość gwiazdy i jej świetlistość od odległości. Jak Państwo zauważycie i docenicie, ta piękna gwiazda ma bardzo ciekawą krzywą. Przyglądamy się temu, jak ona krąży i wiemy, że niebieski kolor oznacza pulsację i widzimy, że ten obiekt znajduje się w galaktyce Mlecznej Drogi i że jej zmienność, gdy chodzi o kolorystykę, wskazuje na to, że to jest młoda gwiazda. Patrzymy teraz na system podwójny, układ podwójny, gdzie jedna planeta, gdzie jedna gwiazda przesłania drugą. Obserwujemy tutaj zjawisko eklipsy, czyli zaćmienia. Jak Państwo wiecie, że wiecie, w takim układzie mamy eklipsę prymarną i wtórną. Tutaj przyglądamy się zjawisku, gdzie prawdopodobnie popełniliśmy błąd w obliczeniach. Mamy do czynienia oczywiście z zaćmieniami i zmienia się wówczas jasność gwiazdy. Wtedy, kiedy obserwujemy zmianę świetlistości gwiazdy, wnioskujemy, że mamy do czynienia z eklipsą, zaćmieniem. Ale kiedy przyjrzymy się temu diagramowi w czasie, zwróćcie Państwo uwagę, że widzimy bardzo prostą, bardzo ładną krzywą. I te fazy zmienności tak naprawdę postępują w ciągu tak krótkiego czasu jak pół dnia. Interesujące jest to, że krzywa świetlistości tej gwiazdy, gdy chodzi o jej wielkość, a więc także świetlistość, przypomina wykres EKG, rytm ludzkiego serca. Patrzymy na kolory, wiemy, że kolor niebieski oznacza wyższą jasność, czerwony niższą jasność, więc jeżeli patrzymy na to, że zasadnicza większość tych punktów to punkty niebieskie, mówimy o jej gwieździe jasnej. Co możemy zrobić z takimi? Co możemy zrobić z takimi danymi? Patrzymy na pulsary i zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób takie dane można wykorzystać, ale zastanawiamy się także, z czym mamy do czynienia. Możemy zastanawiać się nad tym, jak patrzeć na gwiazdy i jak wykorzystywać obserwacje, które posiadamy. Na przykład obserwujemy gwiezdne halo naszej galaktyki. To jest obrazek, który opublikowaliśmy w 2008 roku. Mówimy o przestrzeni galaktycznej. Patrzymy natomiast na centrum galaktyki. Jeżeli przełożymy ten obraz na obraz 3D, patrzymy tutaj na pojawianie się obłoków gwiezdnych. A w momencie, kiedy przesuniemy
częstotliwości, dostrzeżemy, że mamy do czynienia z kolizją małej galaktyki z większą. W ten sposób możemy badać, w jaki sposób formacja tego halo jest dla nas wskazaniem historii powstawania takiej formacji. Chciałbym Państwu bardzo podziękować za Państwa uwagę. Mam nadzieję, że będziecie Państwo brali udział w przedsięwzięciu Gaia. Chciałem bardzo pięknie podziękować organizatorom tej konferencji, tego kongresu i mam nadzieję, że będziecie Państwo w tym uczestniczyć. I'd like to thank you Spędził ćwierć wieku pracując, jest związany z Gają od prawie ćwierć wieku. Dla niego to jest całe życie. Jest jednym z głównych osób. Z powodu wrodzonej skromności nie wspomnieliśmy, ale jest odpowiedzialny za całą grupę, która klasyfikuje gwiazdy jako zmienne. Ja mam przyjemność pracować z nim od prawie 15 lat. I pierwszy raz mam zaszczyt przedstawić, co robi Gaia w Polsce, więc jest to też dla mnie bardzo ekscytujące. A podwójnym zaszczytem jest zrobienie czegoś wspólnie z moimi kolegami, z przyjaciółmi z Polski, z Science Now, ponieważ ja sam jestem odpowiedzialny za Centrum Danych i Operacyjnych Gaii w Genewie, w Szwajcarii. Tam też jakby cała operacja, cała część operacyjna się dzieje projektu Gaia, która jest odpowiedzialna za gwiazdy zmienne. I tutaj chcielibyśmy, jako mamy zaszczyt też zaprosić i pokazać wszystkim początek naszego projektu. Projekt będzie złożony z kilku faz. Zakładamy, że na razie ten projekt będzie się rozwijał. To, co chcemy pokazać teraz, co mamy do pokazania teraz, jest czymś takim, taką rozgrzewką i mamy nadzieję, że to będzie się rozwijało. Laurent wspomniał, że mamy 10,5 miliona gwiazd zmiennych w tej chwili, które są publiczne, które mogliśmy jakby użyć w tym projekcie, ale to się będzie zwiększało. Teraz, jeśli chodzi o to, co prosimy, chcemy, żeby jak największa ilość ludzi pomogła nam. Tak jak Laurent wspomniał, nie komputery są na tyle mądre, na ile ludzie im pomogą, czy zaprogramują. Nawet jeśli używamy tak zwanej sztucznej inteligencji, to nie wystarczy. Trzeba nauczyć tę sztuczną inteligencję, tak zwaną rozpoznawania gwiazd w tym wypadku. I tutaj wchodzicie wy, wszyscy, którzy chcą nam pomóc. Dzięki waszej pomocy będziemy w stanie zbudować nowe zbiory uczące. Dzięki tym zbiorom uczącym będziemy w stanie wygenerować dużo lepsze modele. To, co pokazujemy w tym projekcie, który jest osadzony na platformie Zooniverse, pomoże nam zbudować te właśnie zbiory uczące. Następny. I teraz oddaję głos. Chciałem jeszcze przedstawić właśnie Milenę Ratajczak, pana profesora Lecha Mankiewicza, który można powiedzieć jest nestorem, jest ojcem chrzestnym społecznościowych badań naukowych w Polsce. On był jednym z pierwszych, który zaszczepił to na polskim gruncie przy projekcie Galaxy Izu. Jednocześnie zespół z Science Now, z którymi współpracujemy, jako firma szwajcarska, ale jako polska myśl współpracujemy razem. Milena Ratajczak, która jest odpowiedzialna za część naukową, czy pomoc naukową wszystkim, którzy chcą być w tym projekcie. I Jan Pomierny, dzięki któremu między innymi jesteśmy tutaj. Także dziękuję bardzo za tę możliwość. Proszę. Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Lech Mankiewicz. Pracuję w Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk. Zostałem przedstawiony jako ojciec chrzestny. No cóż, pozwolą Państwo, że zacznę trochę od wspomnień. To wszystko zaczęło się w 2007 roku, kiedy w Oxfordzie powstała platforma Zooniverse, internetowa platforma, która miała służyć do tworzenia społecznościowych projektów naukowych, po angielsku mówimy na to citizen science, no w niespotykanej wcześniej skali. A pierwszym projektem było Galaktyczne Zoo. To znaczy analiza danych. Na jednym z pierwszych slajdów profesora Jera widzieliście, na drugim slajdzie, o ile sobie przypominam, widzieliście Państwo obraz bliskiego wszechświata widziany przez teleskop Sloan Digital Sky Survey. Tam było mnóstwo takich różnego rodzaju plamek, różnych kształtów i chodziło o to, żeby internauci
obejrzeli, korzystając z tej fantastycznej własności ludzkiego umysłu, który od razu widzi, co się dzieje na obrazie. Tego komputery jeszcze ciągle nie potrafią, więc żeby obejrzeli i pomogli sklasyfikować te obiekty, co jest wadą matrycy CCD, co jest gwiazdą, co jest galaktyką spiralną, co jest galaktyką eliptyczną. I wtedy ten projekt wystartował, a myśmy z Jankiem Pomiernym się o tym dowiedzieli i wpadliśmy na szalony pomysł, żeby namówić kolegów z Oxfordu, żeby otworzyli taki sam projekt w języku polskim. No i zostaliśmy potraktowani uprzejmie i z wyrozumiałością. Wtedy to była działalność tyle heroiczna, co amatorska, dlatego że cały projekt nie był przystosowany do tłumaczenia na inne języki niż angielski, więc dostaliśmy jeden taki wielki plik HTML i w tym pliku nasi tłumacze pomiędzy tagami HTML-u wpisywali w miejsca angielskich polskie frazy. No, to musiało być bardzo dawno, bo większość z Państwa nie wie już, co to są pliki HTML i co to są tagi, prawda? To już jest technologia, która jest zupełnie przestarzała. No w każdym razie udało się. Udało się, ten projekt zyskał popularność na świecie. Wciągnął mnóstwo ludzi, którzy wcześniej nie myśleli w ogóle o tym, że będą mieć coś wspólnego z nowoczesną nauką. A to była bardzo nowoczesna nauka w owym czasie. To były dane najlepsze na świecie tego typu. I okazało się, że liderami tego projektu, no, jednym z liderów tego projektu jest na przykład kierowca autobusu w Londynie. Kiedy już wróci po pracy albo ma wolny weekend, to siada i ogląda te dane i szuka w nich czegoś tak naprawdę niezwykłego. Notabene okazało się, że oprócz tego, do czego projekt z Universe Galaxy Zoo był pomyślany, internauci zrobili kilka zupełnie nowych, naukowych odkryć, takich, o których nikt wcześniej o tym nie myślał. No i potem były następne projekty. Było odcyfrowywanie papirusów wykopanych w miejscu, które kiedyś znajdowało się miasto zwane miastem ostronosej ryby, albo na przykład poszukiwanie planet pozasłonecznych w danych kosmicznego teleskopu Keplera. Wszystkie te projekty przetłumaczyliśmy na polski i wszystkie te projekty wciągały ludzi bardzo mocno. Wspomnę o studentce astronomii w Polsce, która o mały włos nie zawaliła semestru, próbując, nie mogąc się oderwać od tego przeglądu. No, dzisiaj jest naukowczynią, która rozwija swoją karierę naukową, albo na przykład o informatyku w Urzędzie Pracy w Zgierzu, który został razem tam z 5 czy 6 kolegami z całego świata współodkrywcą nieznanego wcześniej układu pozasłonecznego układu planetarnego. I to była zabawna historia, dlatego że on, rejestrując się, nie podał swojego e-maila i zespół z Universe zadzwonił do mnie, pytając, jak mogą do niego dotrzeć, ponieważ chcieliby ogłosić to odkrycie. No ja też nie wiedziałem jak, ale zapytałem się na Facebooku i internet w ciągu 2 minut zlokalizował tą osobę. To było niesamowite przeżycie. Proszę Państwa, dzisiaj historia zatoczyła koło, ale myślę, że posunęła się do przodu, a nie wróciła w to samo miejsce. Celebrujemy otwarcie projektu Citizen Science, społecznościowego projektu naukowego, do którego powstania przyczynili się Polacy, który oferuje Państwu wgląd w najlepsze na świecie dane tego rodzaju. Nie ma drugiej takiego źródła danych. I to właśnie tu w Polsce, na tym festiwalu, te dane jakby po raz pierwszy oficjalnie zostają otwarte. Proszę Państwa, nieznane wciąga. Ciekawość, co jest za rogiem tam, gdzie nas nie ma, ma olbrzymią siłę sprawczą. Jako nauczyciel fizyki w szkole podstawowej mogę Państwu powiedzieć, że trzeba tą ciekawość sobie obudzić. Trzeba ją jakoś zainspirować i wydobyć z siebie. Ja Państwu bardzo życzę, żeby ten projekt wciągnął Państwo i uczynił z Państwa prawdziwych odkrywców. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Ja tylko 2 rzeczy jeszcze chciałam powiedzieć już na sam koniec. To są 2 dobre wiadomości. Pierwsza jest taka, że wciąż jest 0-0. Więc to chyba jest dobra wiadomość w naszym meczu z Francją. Druga jest taka, poproszę o kolejny slajd, że to, że Państwo wiedzą, że Gaja odkrywa niesamowite obiekty i obserwuje niesamowite obiekty, także takie, które widzimy na niebie, jak i te egzotyczne, to już wiemy. To, że Gaja daje nam dane, czyli nieładne obrazki,
też już wiemy. I to, że Państwo mogą dołączyć do tego projektu Gaia-Vari, to też już jest wiadome. Poproszę o kolejny slajd w takim razie. Więcej na temat tego projektu mogą się Państwo dowiedzieć na naszym stoisku, stoisku Gaia-Vari, które znajduje się tam. A więcej na temat obiektów, które mogą Państwo pomóc nam klasyfikować, z filmiku, który teraz przedstawimy. Szanowni Państwo, więc bardzo chyba miło nam jest ogłosić, że ten projekt rozpoczynamy dzisiaj i Państwo są tą pierwszą publicznością, pierwszymi użytkownikami, którzy mogą do niego dołączyć. Lech bardzo skromnie się nie pochwalił jedną rzeczą, że gdy zaczynaliśmy ten nurt badań społecznościowych, społecznościowych projektów naukowych kilkanaście lat temu w Polsce, to bardzo szybko na Oxfordzie się zdziwili, że ci, którzy biorą udział z Polski, to jest niesamowicie liczna grupa. I myślę, że to nie jest przypadkowe, tak jak nie jest przypadkiem to, że Śląski Festiwal Nauki to absolutna czołówka tego typu wydarzeń w całej Europie. I to ten potencjał, który mamy nadzieję wspólnie wykorzystać, jeśli chodzi także o odkrywanie wszechświata. Bardzo Państwu dziękujemy, zapraszamy na nasze stoisko, a więcej szczegółów o projekcie pod adresem gaiavari.space. Zapraszamy do rejestrowania się i do brania udziału w projekcie. Bardzo dziękuję.